Przez 2 dni mieszkańcy miasta mogli rozmawiać o obszarze planowanej rewitalizacji Łomży, by mieć realny wpływ na zmiany, jakie od kilku lat zachodzą w naszym mieście. Debaty, wykłady i dyskusje o zasadach prowadzenia rewitalizacji odbywały się w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora. Rewitalizacja jest odpowiedzią na taką degenerację, degradację tkanki miejskiej, ale połączoną, i to jest bardzo ważne, wręcz najważniejsze, z problemami społecznymi, takimi jak długotrwałe bezrobocie, problemy rodzin, uzależnienie od pomocy społecznej czy brak dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Więc bardzo dużo już zrobiono, ale ten proces, tak jak w innych polskich miastach i w miastach na świecie, jeżeli jest ambicja, bo to nie jest obowiązkowe, ale jeżeli jest ambicja we władzach miasta, a jest taka ambicja, jest planowana do kontynuacji. I kontynuacja tego procesu będzie znowu robiona na podstawie dokumentu pod tym program rewitalizacji. Tym razem on się nazywa zgodnie z ustawą o rewitalizacji gminny program rewitalizacji. No i my doradzamy urzędnikom, w jaki sposób ten gminny program rewitalizacji ułożyć. Będziemy wspierać ich właśnie w sporządzeniu tego gminnego programu rewitalizacji. To jest proces obliczony na kilkanaście miesięcy i ten program rewitalizacji będzie obowiązywał od roku 2024 do 2034, czyli na 10 lat. To będzie taka książka, w której będą najróżniejsze przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w warstwie społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej i gospodarczej, które mają ożywić Łomżę. Rewitalizacja wymaga kompleksowego ujęcia wielu różnorodnych dziedzin składających się na funkcjonowanie organizmu miejskiego. Są to m.in. strefy społeczne, ekonomiczna, ekologiczna, jak również prawna, finansowa i planistyczna. Rewitalizacji podlegają miejskie obszary kryzysowe i zdegradowane, a dokonuje się jej przede wszystkim w kontekście społecznym. Na tym etapie są teraz prace w Łomży. Przywraca się, tak jak za nami Domek Pastora, do świetności różne infrastrukturalne obiekty, typu budynki, czy ulice, czy jakieś inne miejsca, po to, żeby nadając im nową funkcję, też dać im przestrzeń do tego, aby społeczeństwo mogło się w jakiś sposób organizować. I to zostało wykonane, bardzo wiele tych zadań w podsumowaniu tego pierwszego lokalnego programu rewitalizacji zostało ocenionych bardzo pozytywnie i ponad 90% tych zadań zostało odznaczonych jako zrealizowane. To oznacza, że ten pierwszy etap tego programu rewitalizacji został przez nas wykonany właściwie prawidłowo. Teraz wchodzimy w drugi etap i tutaj panowie z firmy, która przygotowuje nam gminny program rewitalizacji, bo tak się ten drugi etap nazywa, to podkreślają, że teraz będziemy się skupiać już nie tyle na infrastrukturze, co na tych działaniach społecznych, na tych czynnościach, na tych, powiedzmy, organizacji takich przedsięwzięć i takich pomysłów, aby rzeczywiście dać możliwość ludziom zagrożonym w bardzo różnych obszarach wykluczeniem, bo to mówimy o ludziach dotkniętych w jakiś sposób niepełnosprawnością, jakimiś innymi deficytami, którzy mają problem z adaptacją w społeczeństwie, z życiem w społeczeństwie, aby im umożliwić poprzez różnego rodzaju działania, różne formy stowarzyszeń, zebrań, aktywności, aby dać im możliwość zaistnieć w tym społeczeństwie w sposób pełny, pełnoprawny i tak naprawdę wyrażać siebie w bardzo różnych obszarach. Po analizie kilkudziesięciu wskaźników dotyczących poziomu edukacji, jakości środowiska czy też lokalnej przedsiębiorczości wyznaczono obszar, na którym będą w perspektywie 2034 roku realizowane działania w zakresie rewitalizacji. Co miasto, to historia, bo nie ma dwóch jednakowych miast, tak samo nie ma i nie powinno być dwóch jednakowych procesów rewitalizacji. Natomiast w Polsce, od kiedy powstała ustawa o rewitalizacji w 2015 roku, mówimy o tak zwanej rewitalizacji drugiej generacji, to znaczy, przy czym pierwsza generacja to jest ta rewitalizacja, która polegała tylko na tej warstwie technicznej, na remoncie placów i poprawie infrastruktury, a ta rewitalizacja drugiej generacji to jest ta rewitalizacja, która teraz jest wymuszana przez ustawę o rewitalizacji, czyli taka, którą robimy z ludźmi i dla ludzi, to znaczy najpierw patrzymy na problemy osób, rodzin, środowisk, które mają trudnie, mają problemy przejściowe czy trwałe i tak dalej, a wszystkie inne działania dotyczące infrastruktury, środowiska, mieszkaństwa mają służyć rozwiązaniu tym problemom, więc to jest oczywiście dużo trudniejsze, dużo ambitniejsze, ale jest już sporo miast, które z tym nowym podejściem osiąga bardzo znaczące efekty, które są i widoczne w tkance miejskiej, ale też mieszkańcy są zadowoleni i wyrażają to
choćby w różnych wyborach, ale też w poparciu czy w rozmowach nawet o włodarzach, o urzędnikach, kiedy jesteśmy w tych miastach, zawsze próbujemy pytać, zahaczać przechodniów. I takie miasta, które są takimi znanymi z rewitalizacji miast, to można zacząć od Łodzi czy Wrocławia, gdzie od wielu lat bardzo dużo pieniędzy jest przeznaczanych na najróżniejsze rewitalizacje z różnymi akcjami typu latarnicy i gospodarze rewitalizacji, z wieloma innowacyjnymi procesami. Można wymienić Wałbrzych, Dąbrowę Górniczą z tych miast mniejszych, z tych miast, które nie są wojewódzkie, gdzie na przykład stare poprzemysłowe tereny są przeznaczane na inne funkcje, które służą rozwojowi gospodarczemu, czasowi wolnemu, kulturze i tak dalej. Czyli to takie nowe wykorzystanie starych miejsc, przestrzeni, obiektów na cele właśnie bardzo często takie społeczne, no zawsze służące lokalnej społeczności, ale są też mniejsze miasta, które też robią ciekawą rewitalizację. W waszym województwie Grajewo, które na przykład zrobiło dużo dokumentacji, robiło różne takie nietypowe i wcześniej nieprowadzone działania, jak na przykład działania streetworkerów z dziećmi w podwórkach i tak dalej. Jest takie miasteczko Wieleń i niedaleko Dobiegniew na zachodzie Polski. To jest takie, jedno z nich jest w Wielkopolsce, drugie w lubuskim województwie. Tam panie burmistrz w obydwu tych miastach robią taką kreatywną i taką ciekawą, taką ambitną rewitalizację, że mieszkańcy naprawdę są zadowoleni. Jest, że tak powiem, rozbuchały się trochę oczekiwania, ale też ten dialog społeczny jest w ogóle na innym poziomie. Kto nie mógł wziąć udziału w debatach, może zgłosić się na dyżur konsultacyjny, który organizuje Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży przy ulicy Farnej 1, pokój numer 5. Konsultacje trwają do 27 czerwca tego roku.